cholery, sprawdziłeś tą fabrykę? Nie, jeszcze nie. To bierz się do roboty. Zatrzymasz się tam zaraz nieopodal. Rozkaz. Jedynka, sprawdź te wilki i niech się zamkną. Uczysz je do swojego. No i gdzie ty jesteś? Sprawdź prawy korytarz, ja rzucę okiem na front. Dobra. Kuźwa, jak tu ciemno. Czwórka, to ty? Jeszcze przez tą burzę łączność nie działa. Lecę po ekipę, on musi tam być. Cicho? Słyszysz coś? Tak. Prawdopodobnie tam jest. Odsuńcie te palety tylko cicho i na mój sygnał wchodzicie. Jesteście gotowi? Co jest? Mamy tu czekać. Piąty, szósty i siódmy właśnie czeszą ostatnie pomieszczenie. Prawdopodobnie tam siedzi. Nie może stamtąd uciec. Jak to do cholery możliwe, że jeden człowiek robi z nami, co normalnie chce? Nie możemy tam wszyscy naraz parować? Otwieram. Włącz, dawaj! Światło. Czysto. Wytłumacz mi do cholery, jak to jest możliwe, przecież to jest ostatnie pomieszczenie w tym budynku, on nie mógł tak po prostu wyparować. Sprawdzam łączność do szóstka. Jeden z was musi iść włączyć oświetlenie. Po zmroku go niestety nie znajdziemy. Który idzie zapalić? Dziesiąty właśnie. Słyszałeś, co mówił Collins? Nie możemy marnować energii. Potrzebujemy, żeby wszystko szlak nie trafił. Niestety to jest sprawa wyższa. Musimy go znaleźć zanim on w ogóle wróci i dowie się, że zwiał. Komputerowy, widzisz coś tam w ogóle? Nie? Łączność nawala i słaby pobór mocy. Musimy niestety patrolować i znaleźć go pieszo. Ja tutaj praktycznie nic nie mogę złapać. Dobra, czekajcie. Możecie włączyć reflektory, ale tylko na chwilę i szybko się sprężać, żeby go złapać. Nie może to zbyt długo działać, bo wszystko szlak trafi.
komputerowy odbiór. Przyniesiecie mi coś, co naprawi radia? Tak myślałem, że nawali. Wiedziałem, że nawali, no i kto teraz to pójdzie włączyć? Ciemno jak w dupie, ten na monitorach nic nie widzi. Dobra, gramy w kamień, pamięć, nożyce, kto przegra, leci to włączyć. Bo ja nie będę cały czas tam latał za niego. A jak to się gra? Kuźwa, ty poważnie mówisz? Dobra, idź wypieprzaj to włącz, bo zaraz ci kule w łeb przesnę. Kuźwa, no żartowałem, co ty na żartach się nie znasz? Co za debil? Dobra, idź wy... Z debilami. Co z tym światłem? Jestem na zasilaniu awaryjnym. Udało się. Na szczęście zgubili orientację w tej fabryce i zaczęli mnie szukać nie w tym korytarzu, co trzeba. To dało mi czas na zabarykadowanie drogi i przeszukanie dokładnie pomieszczenia, w którym nie było wyjścia. Trzeba by na pewno. Jak mogłem tego nie zauważyć? Była tam zawrócona lina, która prowadziła na dach budynku. Tym oto sposobem udało mi się stamtąd uciec. I w ostatniej chwili, bo już w tym momencie, kiedy byłem na górze, usłyszałem, jak wbili się do pomieszczenia. Tym razem musiałem być bardziej ostrożniejszy, by nie dać się złapać. Przebijając się i omijając masę strażników, nie mogłem sobie pozwolić na eliminację jakiegokolwiek z nich przy użyciu broni, bo byłem na otwartym terenie. Jeden strzał i byłoby po mnie. Koniecznością było odnalezienie źródła zasilania i odcięcia im dostawy prądu do reflektorów i całego oświetlenia na tym kompleksie. Podsłuchałem rozmowę strażników, jak rozmawiali o braku mocy czy przeładowaniu w jednym z głównych agregatów, który zaczyna im szwankować. Podążyłem za jednym z nich i doprowadził mnie do jakiegoś magazynu, gdzie była owa maszyna prądotwórcza. Przeczekałem, aż odejdzie i wtedy wszedłem do środka. To było to. Musiałem szybko odłączyć prąd, dostać się w pełnym mroku do pokoju dowodzenia i stamtąd wykraść wszystkie dane, które doprowadzą mnie do opuszczonego szpitala. Tak też zrobiłem. Uciszyłem strażnika, wyłączyłem zasilanie. W pełnych ciemnościach z noktowizem niezauważony dostałem się tam, gdzie chciałem od samego początku. Bierzmy te plany i zwijajmy się stąd, zanim odkryją, że to nie zwarcie, a ja sam wyłączyłem to wszystko. Pierwsze co, mają tu jakieś ukryte przejście, podziemny tunel czy coś, gdzie można stąd szybko się wydostać. Bez zastanowienia ruszyłem w drogę.